spojrzenie na cały las. Jak, o co chodzi na poszczególnych latach formacji. Więc cerówka to jest w celu, aby człowiek spotkał się z żywym Bogiem, czyli z Jezusem. Dlatego głosimy to, co głosimy, czyli kerygmat, czyli przede wszystkim miłość Boża. Jedynka to już jest temat uczniostwa. To wy jesteście Państwo na jedynce, tak? To jest uczniostwo. Czym się różni jedynka od zerówki? No tym, czym się różni wiek dorosły od dziecięcego. A czym się różni? Że dziecko tylko bierze, a dorosły też daje i nawet więcej daje niż bierze. Więc w jedynce, na pierwszym stopniu, chodzi o to, żeby brać miłość Bożą, ale żeby też już pójść za Bogiem, czyli pójść za Panem Jezusem. Czyli jedynka realizuje to, co zrobił Piotr. Piotr wpierw obejrzał... Proszę. Piotr wpierw obejrzał... Może być bez. Piotr wpierw obejrzał Pana Jezusa, co Jezus zrobi. Jezus uzdrowił człowieka z pustą ręką. Jezus tam uzdrowił teściową, nie wiadomo po co Piotr robi. Jezus dał mu cudowny połów ryb i jeszcze uzdrowił całe Kafarnaum wieczorami. No i gdy Piotr jak gdyby naoglądał się tego i nasłuchał się Pana Jezusa, a nasłuchał się wspaniałych treści prawdopodobnie, opowieści dziwnej treści i jeszcze sylwetka Pana Jezusa i ten kontakt, to bycie z Nim, więc Piotr chłonął miłość, nie? I w pewnym momencie Piotr już powiedział, no to dobrze, to idę za Panem Jezusem. Czyli Jezus mu mówi, pójdź za mną, a Piotr mówi, no tam jestem godzin, ale w końcu idzie. I to jest właśnie to idzie, to jest pierwszy stopień. Czyli chłoniemy miłość Bożą na pierwszym stopniu, ale też już coś Jezusowi dajemy. Czyli pozostawiamy łódkę, pozostawiamy w jakimś sensie rodzinę. Na przykład wy teraz w czasie tego weekendu pozostawiacie rodzinę, no bo nie jesteście do końca sami w rodzinie i z rodziną, tylko jesteście bardziej z Jezusem niż z rodziną przez ten weekend, nie? I to jest pierwszy stopień. Drugi stopień to jest moment, w którym Piotr się zorientuje i inni apostołowie, że coś nie gra. Czyli po trzech latach Jezus im mówi, wszyscy mnie zostawicie czy tam zdradzicie. Piotr co prawda mówi nie i częściowo wykona to, co powiedział, że ja cię nie zostawię, no bo daleko poszedł, obciął ucho Malkusowi, wszedł na podwórzec wewnętrzny KGB, czyli arcykapłana. No więc poszedł daleko, ale też się poddał w końcu. Reszta poddała się od razu. Jan się nie poddał tylko z tego względu, że był znajomym arcykapłana. Ale wszyscy oni gorzko zapłakali i stwierdzili, że coś nie gra. Nie jesteśmy w stanie zbyt daleko pójść. I każdy chrześcijanin, ten kto idzie za Jezusem, też zauważa, że nie jest w stanie zbyt daleko pójść, bo coś mu przeszkadza. To jest jakiś strach, to są jakieś kompleksy, to jest jakiś szatan, to jest jakiś grzech zakorzeniony, które nie można wyrwać i dwójka jest po to, żeby to wyrwać, ten chwast. To coś, co przeszkadza w dalszej wędrówce. I dopiero wyrwanie, to jest tak zwane drugie nawrócenie, wyrwanie tego chwastu dopiero sprowadza Ducha Świętego na to miejsce, na to wakum. I mamy pięćdziesiątnicę i apostołowie są już uwolnieni i po drugim nawróceniu oni już mogą działać bardzo mocno. Jaka jest różnica między pierwszym nawróceniem a drugim? Że pierwsze nawrócenie to po prostu zostawiam coś i idę za Panem. Ale w drugim nawróceniu ja już jestem w stanie nie po prostu iść za Panem, ale jestem w stanie iść bardzo ryzykując za Panem, czyli wręcz ryzykując już troszeczkę swoim życiem. Przy pierwszym nawróceniu to jest niemożliwe, czyli idę za Panem do momentu, w którym się włącza ryzyko. Jak się włącza ryzyko, to pasuje. Czyli idę o tyle, o ile mi się chce, o ile to jest ok dla mnie. Natomiast po drugim nawróceniu idę bardzo już ryzykując. Czyli ta granica się przesuwa jeszcze dalej. Trzeci stopień, to już wprowadzamy Was w taką pogłębioną relację z Jezusem, czyli w antropologię chrześcijańską, czyli pogłębioną analizę na przykład cnót chrześcijańskich. Jest to już pogłębienie tego, co było na pierwszym stopniu, czyli uczniostwa. Czyli trójka jest powtórką jak gdyby jedynki i pogłębieniem jedynki, czyli antropologia chrześcijańska, plus już są pewne tematy techniczne. Czwórka, gdy chodzi o lato, to jest tematy techniczne, czyli na przykład lider ewangelizacji, lider modlitwy wstawienniczej, lider
małej grupy, lider wspólnoty, lider, czyli dużej grupy, lider modlitwy uwielbienia, lider ewangelizacji, to już chyba mówiłem. Jednym słowem, czwórkaletnia to jest technika troszeczkę, dynamika właśnie tych rzeczywistości apostolskich. Natomiast weekendy są ciekawe, bo weekendy to jest psychologia rozwoju, czyli tak zwana dezintegracja pozytywna Kazimierza Dąbrowskiego. Polska psychologia, która według mojej oceny subiektywnej jest najbardziej zbliżona z wartościami i z kategoriami chrześcijaństwa. Oraz domieszki tak zwanej psychologii pozytywnej Seligmana, amerykańska psychologia z lat 90. A o co chodzi? Po co ta psychologia? Właściwie to są elementy psychologii. Taka, to nie jest naukowy wykład, tylko popularyzatorski bardziej, popularno-naukowy. Ale o co chodzi? Otóż ta psychologia rozwoju to jest jak gdyby nie tyle powtórka drugiego stopnia, bo na drugim stopniu będziecie mieli między innymi psychologię będziecie mieć uzależnień i psychologię współuzależnień. Czyli jak się wyrwać z niektórych chwastów, bo niektóre chwasty to nie szatan i nie grzech. Niektóre chwasty to jest współuzależnienie lub uzależnienie. Każdy ma swój problem, swojego Achillesa, nie? Natomiast czwórka to człowiek, który już się uwolnił od, powiedzmy, współuzależnień. To co, współuzależnienie to jest uzależnienie od człowieka. Albo od uzależnień, a uzależnienie to jest od czegoś, od rzeczy, od alkoholu, narkotyku, od obrazu, od seksu, od hazardu, etc. Czyli od czegoś. Czyli współuzależnienie to jest uwolnienie od kogoś, a uzależnienie współuzależnienie to jest zależność od kogoś, a uzależnienie to jest zależność od czegoś. Otóż psychologię tam stosujemy właśnie taką, 12 kroków AA i psychologia współzależnień. Natomiast w czwórce robimy psychologię rozwoju, czyli człowiek, który już się uwolnił od hamulca niepotrzebnego, chce się rozwijać. Pokazujemy pewne dynamizmy w człowieku, które trzeba znać, bo jak się ich nie zna, to nie jesteś w stanie ich wykorzystać. A jak je znasz, to jesteś w stanie je wykorzystać i wtedy rozwój twój staje się przyspieszony. I to bardzo przyspieszony. To jest bardzo ciekawe, ta czwórka. To jest ostatnie odkrycie, niedawne w naszej szkole. Piątka i szóstka to już jest ascetyka i mistyka, czyli jest tak gdyby powtórka pierwszego stopnia, czyli uczniostwa i pogłębienie też trzeciego stopnia, który już był pogłębiony, a w tej chwili jest to maksymalne pogłębienie, czyli ascetyka, mistyka, to jest piątka, szóstka, a siódemka niech pozostanie, czyli ostatni rok nauczania niech pozostanie póki co tajemnicą. Będzie to bardziej już weryfikacja w praniu, czyli będzie tam mało nauczań, ale będzie tam bardzo dużo doświadczeń. I to takich troszeczkę hardkorowych, które zweryfikują, sfalsyfikują, kto jest kto, na ile ta formacja w tobie była prawdziwa, a na ile była tylko intelektualną wiedzą. Czyli na ile była życiowa, a na ile była, czyli przemieniona w życie, a na ile pozostała tylko erudycją, czyli zmagazynowana w pamięci intelektu. To gdy chodzi o panoramę całej dynamiki formacji, żebyście wiedzieli, jak wygląda las. Natomiast teraz jeszcze troszeczkę na temat, jak wygląda. Ja poszło. Ale jak zostawiałaś, to pomyślałam. Wada się wla. Wiecie co, ale tam są te nagrywarki. Nie, nic jest. Nie, nie. To tam nie doszło. Dobra. Wychodźcie skąd. Idziemy po drugą. O, cała ta. Cała rola. Akcja. Pierwszy stopień, słuchajcie, to jest uczniostwo. Dziękuję. Pierwszy stopień to jest uczniostwo i mamy tutaj takie tematy jak... Teraz przerabiacie time management, nie? Czyli to jest uczeń Jezusa wobec kategorii czasu. Czyli jakie decyzje podejmować, jak w ogóle jakby technologia czy metodologia podejmowania decyzji. Jak planować życie, jak planować czas, jakie, to będzie jutro chyba ta lekcja, taka koronna chyba, które rzeczy są konieczne, a które są niekonieczne w wykonywaniu, czyli czym się zajmować. Życie jest zbyt krótkie, żeby zajmować się rzeczami dobrymi, podobnie jak jest zbyt dużo książek, żeby czytać książki dobre, nie?
trzeba czytać książki bardzo dobre. Na dobre nie ma czasu. Na dobre jest czyściec. W czyściu będziemy czytać książki dobre. Ale tutaj trzeba czytać książki bardzo dobre, bo nie ma czasu. Tak samo mi chodzi o rzeczy. Jest wiele rzeczy, które są dobre, ale trzeba robić rzeczy najlepsze, a nie dobre, bo nie ma czasu. To mnie chodzi o ten weekend, ale są też inne weekendy. Jest weekend, który mówi ogólnie, jak uplasować ucznia w relacji do Boga Ojca, do Jezusa Chrystusa, do Ducha Świętego, do bliźnich, do rzeczywistości materialnych. I to bodajże było jesienią. Jesienią Ignacy. Ignacy był jesienią? Zimą. Ignacy. Jesienią było właśnie tak, to, co mówię. Tak. Natomiast zimą była wola Boża, czyli między innymi Ignacy, nie? Czyli jak rozeznawać wolę Bożą. Bo uczeń, żeby pójść za Jezusem, to musi słyszeć głos Jezusa, odróżnić go od innych głosów. Musi wiedzieć, jak słyszeć głos Pana. Czyli to jest wola Boża. Oprócz tego usłyszycie jeszcze latem, jeśli nie byliście, ale pewnie już byliście. Latem są między innymi takie tematy jak uczeń Jezusa, dziękuję bardzo. Uczeń Jezusa, a małżeństwo i rodzina, czyli chrześcijański mąż, chrześcijańska żona, uczeń Jezusa, a wychowanie dzieci oraz uczeń Jezusa, a rodzice, czyli ogólnie uczeń Jezusa w rodzinie oraz kolejny temat to jest uczeń Jezusa, a pieniądze. Według Krona robimy to, czyli pokaż mi swoją politykę finansową, a powiem Ci, czy jesteś już, czy słuchasz Jezusa, bo to Bóg ma decydować o pieniądzach, a nie człowiek, podobnie jak Bóg ma decydować o czasie, a nie człowiek, podobnie jak Bóg ma decydować o małżeństwie, a nie człowiek i o rodzinie, o wychowaniu dzieci, jednym słowem, kurde, o wszystkim ma decydować niestety Bóg. To jest kolejny taki temat monograficzny latem i z tego co pamiętam, latem jest pokazana cała Ewangelia Mateusza jako rozumiana jako podręcznik ucznia. Jest bowiem to Ewangelia, która najbardziej pokazuje, czym jest uczniostwo. Oprócz tego są jeszcze jakieś tam inne tematy, które już teraz nie pamiętam, ale one są poboczne. To są takie główne tematy monograficzne. I teraz wracając do naszej Asiu, czy będzie potem jeszcze jakaś przerwa, czy od razu musza jest? 12.40 będzie dusza. Okay. Czyli będzie. Będzie chleba? Czyli tak. Czyli jeszcze mi zrobisz herbatę, nie? Wtedy. Ja już nie chcę herbatę. Proszę pana, bo tutaj jeszcze przyniesie. Tak, tak, teraz przyniesie. Jesteście niesamowite. Zaraz, jeszcze przyniesie powoda. Nie chcieliśmy czekać, nie chcieliśmy tracić przy czasu. To Czesiu biedny, tak? Czesiu biedny, dobra. No i teraz przechodzimy, czyli ogarnęliśmy temat, czym jest formacja szkoły oraz jak wygląda panorama pierwszego stopnia. Teraz przechodzę do... Jesteśmy teraz w time managementie, czyli w polityce czasowej, czyli uczeń Jezusa, jak ma się do kategorii czasu. No i temat, który mam teraz zrobić, to jest priorytety i balans w życiu. Wszystko to w ogóle dotyczy też szczęśliwości ucznia, to znaczy znajomość tego materiału oraz realizacja tego, co tej wiedzy sprawia, że uspokaja się życie ucznia Jezusa oraz że staje się ono coraz bardziej radosnym, czyli szczęśliwym. Chodzi bowiem o dwa owoce. To jest szalom i chajre, czyli pokój i radość. Czyli spokój i szczęśliwość. No więc priorytety i balans w życiu. Otóż istnieją takie kategorie, gdy chodzi o zarządzanie czasem, czyli o przeżywanie swojego życia. Jedna z kategorii to są cele, a druga kategoria to są role. I chodzi o to, że trzeba realizować wyznaczone sobie cele, ale tak, żeby nie zaniedbać ról życiowych, które się ma. A więc jakie może mamy role życiowe? Na przykład. Pierwsza nasza rola życiowa to jest być dzieckiem Boga, czyli być chrześcijaninem. Druga to jest być człowiekiem w tym oto świecie. Trzecia to jest być mężczyzną albo kobietą, na przykład mężem albo żoną, ojcem lub matką, pracownikiem i tak dalej. I teraz chodzi o to, że żeby,
żeby musi być jakiś balans, jakieś zbalansowanie pomiędzy cenami, które sobie wyznaczamy w życiu, a tymi rolami. Czyli na przykład nie może być tak, że twoje marzenie, czyli twój cel, doprowadza do zniszczenia twojej roli małżonka albo rodzica. Bo wtedy nie osiągniesz szczęśliwości. Oprócz tego unieszczęśliwisz innych. No i jeszcze bardziej sobie dokopisz, bo widząc nieszczęście innych, w końcu to do ciebie bumerangiem wróci. Może na początku nie, jeżeli jesteś twardoskóry, ale w końcu to bumerangowo uderzy cię w łopatki. Przeleci całą kulę ziemską i wróci do ciebie i uderzy cię kiedyś w łopatki. Tak więc chodzi o to, żeby nasze marzenia, nasze pragnienia, które są darem Boga, w ogóle marzycielstwo jest darem Boga, ale dobre marzycielstwo, dobre marzenie, czyli te cele, które wzbudza w naszym sercu Bóg, chodzi o to, żeby je tak realizować w sposób tak ekologiczny, w takim ekosystemie, żeby ten cel nie tylko nie zniszczył konkretnej roli życiowej, na przykład małżonka czy rodzica, na przykład cel społeczny, społecznościowy, ale żeby wręcz uskrzydlił rolę męża, żony, rodzica, żeby pomógł. Przy balansowaniu jednego i drugiego, czyli tych celów życiowych, czyli marzeń, pragnień, z konkretnymi obowiązkami, czyli rolami, bo role to są obowiązki, są potrzebne, żeby zaprowadzić porządek, bo balansowanie polega na wprowadzeniu racjonalnego i Bożego, czyli rozum i wiara, albo raczej wiara i rozum, fides et ratio, to jest nazwa encykliki papieża Jana Pawła II, encykliki, którą warto też przeczytać. I on nam właśnie mówi, że to musi iść razem w parze u człowieka wierzącego. Nasza duchowość to musi być wiara i rozum. I teraz ta wiara i rozum wyznacza cele. Ona też wskazuje na zastane obowiązki, bo masz już obowiązki. Jak, skoro istniejesz, to już masz jakieś obowiązki, a więc rolę. I wiara i rozum pomoże ci. Dobra, już teraz będę kontrolował się. Wiara i rozum pomoże ci w wyznaczeniu priorytetów. To jest trzecia kategoria, o której chcę powiedzieć, to są priorytety. Priorytety, czyli inaczej mówiąc, hierarchia wartości. Hierarchia wartości ustali, które role są ważniejsze, które mniej i które cele są ważniejsze, które są mniej ważne. Otóż jest dla nas ludzi wierzących jest jeden cel nadrzędny. Jest nim zjednoczenie z Bogiem w wieczności. I z tego celu, będą wynikać jeszcze inne cele, doczesne takie bardziej, oraz do niego mają też prowadzić. Z niego mają wynikać, czyli skoro ja mam się zjednoczyć z Bogiem, to Bóg mi powie, jak ja mam się zjednoczyć w konkretnym dniu, na przykład dzisiaj. Jak ja mam się dzisiaj zjednoczyć z Bogiem? No wykonując pewnie konkretne małe cele. Jakie cele? No muszę jeść, bo jak nie będę jadł, to umrę. Muszę służyć Wam, bo jak nie będę służył Wam, to stanę się egocentrykiem i nie dojdę do zjednoczenia z Bogiem. Czyli Bóg mi pokazuje cel nadrzędny, zjednoczenie z Nim w wieczności, ale do tego celu prowadzi realizacja celów dzisiejszych. Dzisiaj mamy sobotę, któregoś tam kwietnia, 5 czy którego? 6 już. I w związku z tym realizacja tych małych celów prowadzi do tego celu największego. Czyli Bóg mówi mi, co ja mam zrobić i gdy ja to robię, to mnie to doprowadza do zjednoczenia z Bogiem hic et nunc, czyli tu i teraz. Czyli te cele sobotnie wynikają z woli Bożej, czyli z celu nadrzędnego. Bóg mi mówi, czym mam się zająć oraz gdy je robię, one mnie realnie prowadzą do... One wynikają i one prowadzą do celu, wynikają z celu nadrzędnego i prowadzą do celu nadrzędnego. Celów może być wiele. Na przykład takim celem doczesnym jest zakończyć studia, znaleźć ciekawą pracę, ożenić się, wychować dzieci, pogłębić, zrobić sobie rozwój intelektu, woli, uczuć, wyobraźni. Czyli rozwijać się jako człowiek. Otóż chodzi o to, żeby tych celów też nie było zbyt wiele, ponieważ jeżeli będzie ich zbyt wiele, może nastąpić chaos. Czyli
i może nastąpić rozdarcie człowieka. Może nastąpić, może człowiek wprowadzić się w stan smutku, albo nawet w stan nerwicy jakiś. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli ja chcę jednocześnie rozwijać się językowo i jednocześnie prowadzić szkołę Maryi i zdobyć jeszcze doktoraty i jeszcze, powiedzmy tam, jeszcze jakieś inne cele, no to ja się nie wyrabiam. To tego jest za dużo. Summa summarum będzie, będzie smutek, że ja na przykład teraz, głosząc wam wykład, tracę czas, który mógłbym poświęcić na rozwój osobisty. Więc zbyt wiele celów, i to rozmaitych celów, szerokich celów, doprowadza do smutku, a w końcu do jakiegoś przeciążenia, może nawet do jakiejś nerwicy, do chorób psychicznych. Tak więc życie polega na... chyba nie tak coraz większym wchodzeniu w wąską specjalizację. Życie, bo chodzi o to, żeby żyć spokojnie, polega na... Szczególnie teraz, kiedy człowiek...